wszystkich bardzo serdecznie. Targi ISE 2025. Z tej strony Jarek Kierkowski, Paweł Berbecki, Monsbud Audio. Moi drodzy, jesteśmy na stoisku firmy D&B i ponieważ ostatnio są dwa takie gorące tematy, jeden to jest dźwięk dookólny, a drugi to są systemy kardioidalne, to D&B zaprezentowało nowy produkt, w którym obie te technologie zostały skompilowane razem. Mamy system w pełni kardioidalny. D&B zrobiło go w taki sposób, że możemy sobie go obracać i mamy jednocześnie dźwięk dookólny. Słuchajcie, nie było tego, to jest pierwszy taki system na świecie. Rewelacyjne dwie technologie w jednym urządzeniu. No dobra, żarty na bok. Paweł, powiedz nam, co to tak naprawdę jest. Od serii SL, wydania serii SL minęło już parę lat. Seria SL jako pierwsza wprowadziła pełnopasmowe systemy kardioidalne. Tutaj mamy serię CCL, czyli Cardioid Compact Line Array. Jest to mniejsza wersja kardioidalnego systemu z pewnymi zmianami, ale tak naprawdę po co? Dlaczego została wydana? No właśnie, można by się było zastanawiać, dlaczego stosunkowo niedaleko po premierze kardioidalnego systemu XSL pojawia się w rodzinie D&B nowy produkt, również kardioidalny, nieco mniejszy. Otóż odpowiedzi są co najmniej dwie, a może nawet trzy. Po pierwsze, wielu użytkowników większych systemów serii SL, czyli KSL, GSL, XSL, pytało kolegów z D&B, can you make it smaller? Możecie zrobić to samo, ale w mniejszej obudowie, do mniejszych aplikacji. To był pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że jest to rewolucyjny system, dlatego że osiągnięto pełną kardioidalność, zasilając zarówno paczki full range'owe, jak i subbasowe z jednego kanału. To jest pierwszy bodajże system, który jest w pełni kardioidalny, do 100 Hz topy osiągają pełną kierunkowość przy napędzaniu z jednego kanału, a więc jest to, wchodzi tu w grę czynnik ekonomiczny, co powoduje, że koszt systemu znacząco się obniża, jeśli nie musimy napędzać tych zestawów w jumpingu. I trzeci powód. Gdzie potrzebujemy systemów kardioidalnych? Moim zdaniem w dwóch aplikacjach najbardziej. Albo bardzo duże festiwale, gdzie używamy GSL-a, KSL-a i niestety przy takiej dużej ilości, przy budowie dużych scen i dużych systemów generujemy potworny smog akustyczny. Nie emitujemy energii tylko tam, gdzie jest widownia, ale emitujemy czasami przy odpowiednich warunkach meteorologicznych typu wiatr i wilgotność powietrza, emitujemy smog akustyczny na wiele kilometrów. Więc tam systemy kardioidalne pozwalają cieszyć się sztuką tym, którzy są na widowni, a jednocześnie spokojnie spać tym, którzy są w przyległych wioskach. Natomiast na drugim biegunie tego są imprezy eventowe. Gdzie się odbywają najczęściej eventy? Najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Dobrze wiemy, jak wygląda rynek takich przestrzeni w Polsce. Tylko niewielki procent tych miejsc posiada odpowiednie wytłumienie akustyczne i adaptację akustyczną. Znamy wiele miejsc, gdzie prowadzimy eventy, gdzie odbywają się eventy. Są to przepiękne przestrzenie hotelowe, ale mamy tam beton, marmur, szkło, same powierzchnie twarde, które mają niską chłonność akustyczną. I tam aż się prosi, żeby emitować znowu tę energię tylko w te miejsca, gdzie chcemy ją wyemitować i redukować jej rozprzestrzenianie się gdzie indziej po to, żeby nie generować dużego pola dyfuzyjnego, żeby nie było tam po prostu dużej ilości odbiorców. I takie były trzy motywacje, które spowodowały, że firma D&B zrobiła coś naprawdę unikalnego, bo moi drodzy, osiągnięcie pełnej kardioidalności przy tak małej obudowie, gdzie odległość między przetwornikami jest bardzo niewielka, a jak wiemy, żeby kierunkować falę, musimy również patrzeć na to, jakiej długości mamy falę. Tak? Czym niżej, tym trudniej jest kierować tę energię w odpowiedni sposób. Kolegom z D&B udało się to poprzez zastosowanie bardzo dokładnie wyliczanych komór rezonujących i elementów bass reflex. To są czasami, jest to bass reflex, czasami jest to band pass, zależnie od tego, o której sekcji mówimy, ale wymagało to naprawdę tytanicznej pracy i olbrzymiej wiedzy i doświadczenia. Tyle jeśli chodzi o motywację. Paweł, powiedz nam tak troszkę więcej, co mamy w środku. Tak, w środku tutaj mamy taki specjalny zestaw głośnikowy, w którym wszystko widać, jak to wygląda w środku.
Z przodu są umieszczone dwa przetworniki siedmiocalowe. Do tego jest komplet przetworników pięciocalowych umieszczonych tutaj po bokach z kilkoma wylotami odpowiednio zaprojektowanymi, tak by energię usuwać z tyłu i dodawać nieco z przodu. Do tego są dwa przetworniki wysokotonowe wraz z falowodami. Warto dodać, że są to nowej generacji przetworniki, specjalnie zaprojektowane, które generują dużo mniejszą ilość zniekształceń, pracują w szerszym paśmie, dzięki czemu nawet przy wysokich poziomach SPL dostajemy bardzo czysty dźwięk bez dodatkowych zniekształceń, które są często domeną małych zestawów głośnikowych, tak? No właśnie, Pawle, ja wczoraj, ty słuchałeś tego systemu wcześniej, ja słuchałem go wczoraj. Muszę wam powiedzieć, to co zrobiono, jeśli chodzi o driver, to naprawdę jest high-end. To jest dźwięk klasy high-endowej, taki jakiego byśmy oczekiwali w domu. Kompletnie nowa konstrukcja, nieosiągalna na rynku, zrobiona specjalnie, zaprojektowana i wyprodukowana specjalnie na potrzeby tego właśnie zestawu. Mamy dwa takie drivery, także ta paczka potrafi zagrać dużo dalej niż wskazywałby na to jej rozmiar, wygląd. Jeszcze jedna uwaga na koniec, Paweł, wspomniałeś o tym, że ten układ kardioidalny, on nie tylko powoduje zabieranie, redukcję tej energii, którą promieniujemy do tyłu, ale on również powoduje zwiększenie SPL-a produkowanego na osi zestawu, bo czasami spotykamy się z takim mitologicznym pojęciem, że kardioida to na pewno zabiera trochę i z przodu jest gorzej, jest mniejsza efektywność. Otóż nie, jeśli się to dobrze zaprojektuje, to te głośniki zabudowane z tyłu obudowy redukują energię promieniowaną do tyłu, ale dodają energię do przodu, o czym mam nadzieję polscy nasi użytkownicy będą się mogli już wkrótce przekonać, bo system będzie dostępny na naszym polskim rynku. Chciałem pokazać nową funkcjonalność, która już niebawem pojawi się w nowej wersji Array Calca V12. Tutaj mamy jeszcze wersję beta, ale ta funkcjonalność jest już w niej zawarta. Jest to funkcja tak zwana patch plan, pozwalająca na wizualne zaplanowanie i wizualne połączenie różnych urządzeń. Przykładowo, mamy w tym momencie kilka dostępnych protokołów sieciowych połączeń, jak na przykład Dante Milan. Mamy oczywiście urządzenia, które pozwalają na przesył sygnału po AES-ie, jak i po analogu. W sytuacji, kiedy tych kanałów i urządzeń robi się nam dużo, sprawne zaplanowanie takiej konfiguracji jest dosyć skomplikowane. Wizualna organizacja zdecydowanie upraszcza ten temat, pozwala nam na śledzenie całej drogi sygnału, podświetlenie, jak sygnał idzie od wejścia do wyjścia poprzez kolejne urządzenia i tym samym możemy również wydrukować sobie taki gotowy projekt, nawet przekazać go komuś dalej i taka osoba też nie będzie miała problemu ze zidentyfikowaniem całego toru sygnałowego. Tak więc funkcjonalność patch plan już niebawem dostępna w najnowszej wersji Array Calca. Dla portalu InfoMusic z targów ISE 2025 Paweł Werbecki, Jarek Kierkowski. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo.